mroźny zimowy dzień. Jest bardzo zimny dzień. Peppa i George mają na sobie czapki, szaliki, rękawiczki i buty. Spójrz, George, drzewa nie mają liści. W czasie zimy drzewa gubią liście. Peppa i George znaleźli kałuże z błotkiem. Peppa i George uwielbiają skakać w kałużach z błotkiem. Ja pierwsza. Jest tak zimno, że kałuża zamarzła, a lód jest bardzo śliski. To nie jest zabawne. Przyszli mama i tatuś świnka. O, świetnie, kałuża błotka. Tata świnka uwielbia skakać w kałużach z błotkiem. Stój, tatusiu. Było blisko. Na szczęście mam bardzo dobrą równowagę. Tatusiu, kałuże są dzisiaj zamarznięte. Nie możemy sobie poskakać. No trudno. Pokarmimy kaczki chlebem. Hurra! Peppa i George uwielbiają karmić kaczki. Witajcie, kaczki. Mam dla was trochę chleba. Kaczki lubią chleb. Jest tak zimno, że staw zamarzł. Lód jest bardzo śliski. Przepraszam, że się śmiałam, pani kaczko, ale to wyglądało bardzo zabawnie. Zaczyna padać śnieg. Śnieg! Peppa i George uwielbiają śnieg. George, złapmy płatki śniegu. Peppa i George łapią płatki śniegu. George złapał płatek. Peppa też złapała płatek. Przyszła Suzy owca z sankami. Witaj, Peppo. Jej, to dopiero zabawa. Wszyscy zjeżdżają na sankach na tamtym wzgórzu. Tam jest dużo śniegu. Czy chcecie wejść na górę i patrzeć, jak dzieci zjeżdżają? Tak, bardzo. Przyjaciele Peppy zjeżdżają na sankach z górki. Ojej, George pośliznął się i się sturlał. Śmiesznie wyglądasz, George. George wcale nie uważa, że to śmieszne. Bardzo łatwo ześliznąć się z górki. Może poniosę George'a? Tato, a mnie też poniesiesz? No dobrze, Peppo. Tylko uważaj, żebyś sam się nie pośliznął, tatusiu. Nie martw się, mamo świnko. Pamiętaj, że mam fenomenalną równowagę. Pościgajmy się. Dobrze. Do biegu, gotowi, start. No, jesteśmy na samym szczycie. Tylko uważaj, żeby się nie pośliznąć, tatusiu. Na pewno się nie po... Nasz tatuś jest jak ogromne sanki. Wygramy ten wyścig. Peppa i George wygrali wyścig. Brawo, Peppa! Mój tatuś to najdoskonalsze saneczki. To nie jest zabawne. Troszeczkę jest, tato świnko. Może rzeczywiście troszeczkę. Śnieg. Peppa i George bardzo się cieszą, bo dzisiaj zaczął padać śnieg. Mamo, możemy pobawić się na śniegu? Tak, ale musicie się ciepło ubrać, bo na zewnątrz jest mróz. Hurra!
Nie zapomnijcie założyć czapek, szalików i rękawiczek. Na zewnątrz jest bardzo zimno, dlatego Peppa i George muszą założyć czapki, szaliki i rękawiczki. Chodź, George! Peppa i George robią ślady na śniegu. Peppa i George uwielbiają robić ślady na śniegu. Ojej! To nie jest śmieszne! George, porzucajmy śnieżkami! Peppa zrobiła śnieżkę. Peppa i George świetnie się bawią. George, wracaj, ty mały prosiaku. Ojej, ta gra robi się nieprzyjemna. Wybacz, George. George, zbudujmy bałwana. Peppa i George lepią bałwana. Najpierw tułów. George, to brzuszek naszego bałwana. Teraz robią głowę bałwana. Zrobimy ręce i oczy i usta. George znalazł patyki na ręce dla bałwana. Peppa znalazła kamyki na oczy i usta bałwana. To jego twarz. Nasz bałwanek musi mieć nos. Peppa przyniosła marchewkę. Na nos dla bałwana. Bałwan wygląda na szczęśliwego, ale chyba mu zimno. Bałwan potrzebuje ubrań. Chyba mu zimno. George znalazł ubranie, żeby bałwanowi było ciepło. Bałwan jest ubrany w czapkę, szalik i rękawiczki. Mamo, tato, zobaczcie! Mama ma na sobie czapkę, szalik i rękawiczki. Wiecie, to najpiękniejszy bałwan, jakiego w życiu widziałam. Tacie śwince jest zimno. Nie ma czapki, szalika ani rękawiczek. Tato, powiedz, dlaczego nie masz czapki, szalika i rękawiczek? Bo nie wiem, gdzie są. Nie mogę ich znaleźć. Ja wiem, gdzie jest czapka, szalik i rękawiczki tatusia. Rękawiczki, szalik i czapka taty są na bałwanie. Och. Lodowisko. Peppa z rodziną idzie dzisiaj na łyżwy. Ale będzie fajnie. Peppa i George nigdy wcześniej nie jeździli na łyżwach. Słuchaj, George, jazda na pewno nie będzie ci szła za dobrze, dlatego rób to, co ja. Jestem pewien, że wszyscy będziemy nieźle jeździć. Tak, a zwłaszcza ja. Najpierw potrzebujemy łyżew. Na lodowisku wszyscy mają łyżwy. Witam, pani królik. Witaj, mamo świnko. Chcielibyśmy wypożyczyć łyżwy. Proszę bardzo. Dziękujemy. Dobrej zabawy.
Są tu Suzy, owca, Rebeka, królik, Dani, pies, Zore, zebra, Kendy, kot, Emil, słoń i Pepe, kucyk. Przyjaciele Pepy umieją całkiem nieźle jeździć na łyżwach. Pepa też ma ochotę na łyżwy. Witajcie wszyscy! Witaj, Pepo! Pierwszy raz jeździsz na łyżwach, Pepo? Tak! Pokazać ci, jak się jeździ? Nie, dziękuję, Suzy. Jestem pewna, że sama dam sobie radę. Dobrze, jedźmy. To jest paskudne! Już nigdy więcej nie będę jeździła na łyżwach. Spokojnie, Pepo. Każdy się czasem przewraca podczas jazdy na łyżwach. Nawet ja czasami. Tylko spójrz. Głupta, statuś. George, czy chciałbyś pojeździć? Nie. George nigdy nie jeździł na łyżwach i trochę się boi. Przypilnuję George'a, a ty pokaż Pepie, jak się jeździ. To nie jest trudne, Pepo. Odpychasz się mocno nogą i się ślizgasz. Raz, dwa, ślizg. Widzisz? Raz, dwa, ślizg. Raz, dwa, ślizg. To proste. Teraz już sama potrafię, mamusiu. Raz, dwa, ślizg. Raz, dwa, ślizg. Świetnie, Pepo. Zobaczcie, jeżdżę na łyżwach. Pepa radzi sobie całkiem nieźle. Tak, jestem niezłym nauczycielem. Zwolnij, Pepo. Wpadniesz na kogoś. Nie martw się, mamo. Bardzo dobrze jeżdżę na łyżwach. O, gdzie hamulce? Ojejku, nie nauczyłam jej, jak się zatrzymywać. O. A, nie mogę się zatrzymać. Uwaga! Mama nauczyła cię, jak jeździć, ale ja nauczyłem, jak upadać. Tak. Jestem bardzo dobra w upadaniu, tato. George, też chcesz pojeździć na łyżwach? Nie. Chodźmy, George. To łatwe. Nauczę cię. Najpierw powinieneś... George, wracaj. Uczę cię, jak jeździć na łyżwach. Co za niespodzianka. George doskonale jeździ na łyżwach. Jej! Spójrzcie na George'a. Wow. Bardzo dobrze, George. Teraz musisz się nauczyć, jak się zatrzymywać. Doskonale, George. Byłeś fantastyczny, George. Tak. Spisałeś się doskonale, George, jak na pierwszą lekcję. Chodźcie, pojeździmy. Tak! Pepa i George uwielbiają łyżwy. Wszyscy lubią łyżwy. Mama i tata nauczyli mnie jeździć na łyżwach, a ja nauczyłam George'a. Wietrzny jesienny dzień. Dzisiaj Pepa wybiera się do parku. Jest bardzo zimno. Tak, jest zimno. Już, zakładajmy ciepłe ubrania. W takie zimne dni Pepa z rodziną noszą szaliki, czapki i płaszcze. Trzeba zamknąć dach. I włączyć ogrzewanie. Czy wszystkim jest ciepło? Tak, to świnko. No to w drogę. Tu jest park. Jesteśmy. Hurra! Mamo, czemu wszystkie liście są żółte i czerwone? Bo jest już jesień, Pepo. Jesienią robi się trochę zimniej i liście zmieniają kolory. Brr, wieje silny wiatr. Poruszajmy się dla rozgrzewki. Moja kolej. O, niech
chciałam kopnąć w tę stronę. Wiatr zdmuchuje piłkę. Piłka wpadła do stawu. Może uda mi się dosięgnąć patykiem. Jeszcze kawałek dalej, tatusiu. Ostrożnie, tato świnko. Spokojnie, już ją prawie mam. Oj! Tato, czy woda jest zimna? Troszeczkę. Wiatr wywiał piłkę ze stawu. Mamy szczęście. Tak, to wielkie szczęście. Wiatr wieje coraz mocniej. Pilnujcie czapeczek. O nie, wiatr zwiał czapeczkę George'a. Nie martw się, George. Tato świnka złapie twoją czapkę. Szybko, tato. Spójrz, poleciała na drzewo. Trzeba wejść po nią na drzewo. To drzewko jest za cienkie, żeby cię utrzymało, tato świnko. Och, to jak zdejmiemy czapkę George'a? Po prostu trzeba potrząsnąć tym drzewkiem. Może trzeba potrząsnąć trochę mocniej. Myślałem, że takie rzeczy spotykają tylko mnie. To nie jest śmieszne. Troszeczkę jest, mamo świnko. Możliwe, ale tylko troszeczkę. Gdzie czapka George'a? Na twojej głowie. Twoja czapka, George. Tym razem jej pilnuj. Wiatr zdmuchnął wszystkie liście z drzew. Spójrzcie na mnie! Mogę się oprzeć na wietrze! Wiatr jest tak silny, że utrzymuje Pepę. Wiatr jest też tak silny, że utrzymuje George'a. Teraz ty! Jestem trochę za ciężki. Spróbuj, tato! To świetna zabawa! No dobrze. Wiatr jest tak silny, że utrzymuje nawet tatusia świnkę. A niech to, ale zabawa. Mamo świnko, ty też spróbuj. A jeżeli wiatr przestanie wiać, to upadnę. Wiatr nie przestanie tak nagle wiać. Wiatr przestał wiać. To nie jest śmieszne. Jest troszeczkę śmieszne. Wiatr przestał wiać. Co będziemy robić? Jaka jest twoja ulubiona gra? Najbardziej lubię skakać po kałużach z błotkiem. Ale tu nie ma żadnych kałuż. Tylko nudne, suche liście. A co można zrobić z suchymi liśćmi? Chyba nic. Też można po nich skakać. Tata świnka uwielbia skakać po stertach suchych liści. Pepa też lubi skakać po suchych liściach. Wszyscy uwielbiają skakać po stertach suchych liści. To jest najwspanialsza jesienna zabawa. Mglisty dzień. Pepa i George wybierają się dzisiaj na plac zabaw. Może dziś pojedziemy samochodem? Nie, pójdziemy. Patrzcie, stąd go dobrze widać. Plac zabaw jest bardzo blisko. Dobrze, no to chodźmy. Szybko idziemy. Będę się bawić. Gdzie się podziało niebo? Nie martw się, Pepo, to tylko mgła. Co to jest mgła? Mgła to chmury, które są za nisko i zasłaniają niebo. O, to bardzo gęsta mgła. Niczego nie widać. Może powinniśmy wrócić do domu? Tak. Na plac zabaw wybierzemy się kiedy indziej. Jest za duża mgła i nie można znaleźć placu zabaw. Dlatego George i Pepa muszą wracać do domu. Ojej, ale jak trafić do domu? Zgubiliśmy się, tato świnko? Nie martwcie się, doskonale wiem, gdzie jesteśmy. Tędy. To... skąd tu to drzewo? Tata świnka wszedł na drzewo. Wszystko w porządku, tato świnko? Tak, w porządku. Tędy!
Tato Świnko, czy wiesz, dokąd idziesz? Oczywiście, że wiem. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek znajdziemy nasz dom. Znajdziemy na pewno, Pepo. Jesteśmy w naszym ogródku. O, widzę kaczki. Witam, pani kaczko. Nie może pani znaleźć swojego domu? My też nie. Wiem, gdzie jest nasz dom. Zaraz tam dojdziemy. Do zobaczenia, kaczki. Powodzenia w szukaniu stawu. Oj! O! Tata Świnka znalazł staw. Udało się. Tak. Odnalazłem staw. Tato, pani kaczka jest ci bardzo wdzięczna. Nie ma za co, pani kaczko. Tak, szukamy naszego domu. Jestem pewien, że to tam. Halo? Czy słyszeliście coś? Tak, wydaje mi się, że ktoś powiedział... Halo? To mama królik z Rebeką i Richardem. Witaj, Pepo. Zgubiliśmy się. Witaj, Rebeko. Też się zgubiliśmy. Chcieliśmy pójść na plac zabaw. To tak jak my, ale zabłądziliśmy w gęstej mgle. Wracajmy do domu. Tam poczekamy, aż mgła opadnie. Tato Świnko, czy na pewno dobrze idziemy? Ależ tak, oczywiście. Tędy. Tak, Tato Świnko. Aha, to nasza mała górka. Zaraz dojdziemy. Hurra! Nasz dom powinien być gdzieś tu. O! Tata Świnka znalazł drabinę. To dziwne. Przecież nie mieliśmy drabiny w ogrodzie. Wielkie nieba! Widzisz, gdzie jesteśmy, Tato Świnko? Tak, już wiem. Tato, gdzie jesteśmy? Zobacz sama, Peppo. Dobrze. Jej! Jej! Znowu wszystko dobrze widać. Mgła opadła. Hurra! To plac zabaw. Hurra! Będę się bawić, będę się bawić. Buju! Buju! Tato, mamo! Jesteśmy na placu zabaw. Bardzo się cieszę, ale zdawało mi się, że idziemy do domu. I masz rację. Ale w gęstej mgle zgubiliśmy drogę. Urodziny tatusia Świnki. Dzisiaj są urodziny tatusia Świnki. Tata Świnka musi iść dzisiaj do pracy. Chciałabym, żebyś nie szedł do pracy w swoje urodziny. Ja też. Ale postaram się wrócić jak najszybciej. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Gdy tata jest w pracy, my mamy czas na przygotowanie niespodzianki. Najpierw zrobimy tatusiowi tort urodzinowy. Weźmiemy masło i cukier i mąkę. Potem dodamy jajek i najważniejsze ze wszystkiego czekolada. Wow. Mama Świnka robi ciasto czekoladowe, które tata Świnka uwielbia. Trzeba wszystko wymieszać. Mamo, czy mogę wymieszać? Tak, Pepo. Pepa uwielbia mieszanie ciasta. George też chce. No już, George, wystarczy mieszania. Tak, teraz włożymy je do piekarnika. Hurra! Już, piekarnik jest rozgrzany. Mamusiu, mogę wylizać łyżkę? Tak, ty możesz wylizać łyżkę, a George miseczkę. Pepa i George uwielbiają masę na ciasto czekoladowe. Biedny tata Świnka traci taką zabawę. Mogę zadzwonić do taty do pracy i złożyć mu życzenia? To doskonały pomysł. To jest biuro, gdzie pracuje tatuś Świnka. Halo, mówi pan królik. Chciałabym rozmawiać z tatusiem Świnką. Coś do ciebie, tato Świnko. To chyba ważne. Halo, mówi tata Świnka. Wszystkiego najlepszego, tatusiu. Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję, Peppo. Nie spóźnij się do domu, tatusiu. Pa, pa. Pa, pa. Wszystkiego najlepszego, tato Świnko. Dziękuję. Jeszcze coś musimy zrobić, zanim tata wróci do domu. Tak, przygotować niespodziankę urodzinową. George, pamiętaj, to jest sekret. Peppa i George niosą wiaderka z wodą, a mama Świnka balony. Ciekawe, jaką niespodziankę mają dla tatusia Świnki. Tatuś wrócił. Już, chodźcie do domu. Tata Świnka wrócił po pracy do domu. Wszystkiego najlepszego, tatusiu. Dziękuję wam bardzo. Jej, jak dużo świeczek. To dlatego, że jesteś bardzo, bardzo stary, tatusiu. Teraz, tatusiu, musisz zdmuchnąć wszystkie świeczki naraz. Postaram się. Hurra! A to prezent urodzinowy. Dziękuję. Nowe kalosze. Fantastyczne. Założę je. Peppa, George i mama Świnka wszyscy mają kalosze. Ale tatuś ma kalosze urodzinowe. Tata Świnka znalazł małą kałużę. Zobaczmy, czy te kalosze się sprawdzą. Kałuża jest troszeczkę za mała dla taty Świnki. Potrzebuję trochę większej kałuży. Może spróbujesz tutaj, tatusiu Świnko? O, a to co? To specjalna urodzinowa niespodzianka. Co oni robią? Wielka błotna kałuża. Fantastyczna. Moje urodzinowe kalosze są doskonałe. Może wy także dołączycie do mojej urodzinowej kałuży? Tata Świnka uwielbia skakać w błotku. Wszyscy uwielbiają skakać w kałużach z błotka. To moje najwspanialsze urodziny! Moje przyjęcie urodzinowe. Są urodziny Peppy. Jest wczesny ranek. Są moje urodziny! George, wstawaj, mam urodziny! Zróbmy przyjęcie. Tata pokaże magiczne sztuczki. Chodź, George, obudźmy mamę i tatę. Mama i tata Świnka nadal śpią. Wstawajcie, mam urodziny! Szybko! Która godzina? Jest bardzo późno. Jest dopiero 5 rano. Tak, przed nami calutki dzień. Dobrze, zaczynajmy twoje urodziny. Mama Świnka, tata Świnka i George dają Peppie prezenty urodzinowe. Wszystkiego najlepszego, Peppo. O, co to jest? Sukienka dla lalki. Mogę ją założyć misiowi? Dziękuję wszystkim. Proszę bardzo. Nie wiedziałem, że miś jest dziewczynką. Tatusiu, pewnie, że miś jest dziewczynką. Bardzo mi się podoba nowa sukienka. Dziękuję wszystkim. Nie ma za co, misiu. Nie pobrudź jej. Wiesz, co teraz będzie, Peppo? Tak. Moi przyjaciele przyjdą na przyjęcie urodzinowe, a tata będzie czarodziejem. Nikt nie będzie wiedział, że czarodziejem jest twój tata. Przedstawisz mnie jako zadziwiającego sztukmistrza. Zadziwiający sztukmistrz? Tak, zadziwiający sztukmistrz. Tata ćwiczył magiczne sztuczki przez cały tydzień. Idą goście! Przyszli przyjaciele Peppy. Kendy Kot, Suzy Owca, Dany Pies, Rebeka Królik i Pedro Kucyk. Witajcie wszyscy! Wszystkiego najlepszego, Peppo! Chodźcie, dzieci, przyjęcie się zaczęło. Tata Świnka da przedstawienie magii. Peppo, pamiętasz, co masz powiedzieć?
Panie i panowie, przedstawiam zadziwiającego sztukmistrza. Dobrze, tato. Panie i panowie! A magiczny tatuś! Oto pierwsza sztuczka. Abrakadabra! To Teddy! Do drugiej sztuczki potrzebuję jednego ochotnika. Zapraszam tu pannę, która pierwsza podniosła rękę. Powiedz widowni, jak masz na imię. Suzy Owca. Dobrze, Suzy. Tu są trzy piłki. Czerwona, niebieska i żółta. Dobrze. Musisz szybko wybrać jedną z nich, kiedy się odwrócę. Dobrze. Czy już wybrałaś? Tak. Abrakadabra, wybrałaś żółtą. Nie. Abrakadabra, niebieską. Nie. Abrakadabra, czerwoną. Tak, to czerwona. Ura! Niemądra ta magia, tato. Wymieniłeś wszystkie trzy kolory. Cicho, Peppo, nie mów nikomu. Chcecie jeszcze jedną sztuczkę? O, tak! Zamknijcie oczy. Nie podglądać. Powiedzcie magiczne słowa abrakadabra. Abrakadabra! Otwórzcie oczy. Hurra! Mój bananowy urodzinowy tort! Zdmuchnij świeczki, Peppo. Hurra! Dziękuję wszystkim. To są najlepsze urodziny w moim życiu. Urodziny George'a. Dzisiaj są urodziny George'a. Jest bardzo wczesny ranek. Jeszcze za wcześnie. Dino, sal! Wracaj do łóżka. Słyszę, że dziś ktoś bardzo wcześnie wstał. Wszystkiego najlepszego, George. George mnie obudził. Ty też budzisz wszystkich, jak są twoje urodziny. To co innego, bo to są moje urodziny. A dzisiaj są urodziny George'a. Wszystkiego najlepszego, George. To prezent dla ciebie, George. Dino, sal! Byłam pewna, że to będzie jakiś dinozaur. Ściśnij jego brzuszek. O, przerażający! George, zrobiłam dla ciebie kartkę urodzinową. Czy zgadniesz, co to za obrazek? George nie wie. Chciałam ci namalować obrazek kwiatka. George nie lubi kwiatków. Ale w końcu zdecydowałam, że... Dinosaur! To prześliczny obrazek, Peppo. Tak, ja bardzo ładnie rysuję. Teraz z okazji urodzin George'a pójdziemy w bardzo specjalne miejsce. Hurra! Chodźmy! A gdzie idziemy? Zobaczysz. Cała rodzina przygotowuje się na świętowanie urodzin George'a. Czy jedziemy do cyrku? Nie, ale to równie ciekawe miejsce. Może do kina? Nie, dużo lepiej. No to chyba nie zgadnę. Gdzie oni mogą jechać? Jesteśmy. Rodzina zajechała do muzeum. Czemu przyjechaliśmy do muzeum? Chodź, zobaczysz. Co to może być za niespodzianka urodzinowa? George, powiedz, co najbardziej lubisz na całym świecie. Dinosal! Dinosal! Niespodzianka urodzinowa dla George'a to wizyta w muzeum, w sali z dinozaurami. A, znowu głupie stare dinozaury. Dinosal!
się, George. To nie jest prawdziwy dinozaur. To tylko robot. Spójrz, stoi na tym stojaku i... A teraz jeszcze jedna niespodzianka. Wszyscy przyjaciele George'a i Pepy przyszli do muzeum. Niespodzianka! Pani Królik zrobiła tort urodzinowy dla George'a. Kto z was zgadnie, jaki tort zrobiłam? Tort dinozaur? Tak jest! Jesteś bardzo domyślna, Pepo! Wszystkiego najlepszego, George! Kolejna niespodzianka. Za mną! Jaka to niespodzianka? Co myślisz, Pepo? Co to będzie? To na pewno ma coś wspólnego z dinozaurami. A co to? I trzeba to tylko napompować. Już wiem, już wiem! To zamek do skakania! Pepa uwielbia dmuchane zamki. Skoro to dla George'a, to czemu nie jest to dmuchany dinozaur? To jest dinozaur. Dmuchany dinozaur. George uwielbia dmuchanego dinozaura. Wszyscy lubią dmuchanego dinozaura. Ale zabawa! Wszystkiego najlepszego, George! Urodziny mamy świnki. Dzisiaj są urodziny mamy świnki. Tata świnka zrobił mamie śniadanie do łóżka. Wszystkiego najlepszego, mamo świnko. Pepa i George namalowali dla mamy urodzinową laurkę. Wszystkiego najlepszego! O, cudowna niespodzianka urodzinowa. Będzie ich więcej, moja droga. Ciesz się śniadaniem urodzinowym i odpoczywaj. przepyszne. Już, musimy wszystko przygotować. Tata świnka zrobił dla mamy tort urodzinowy. Musimy jeszcze zapalić świeczki. Raz, dwa... Już idę. Mama świnka skończyła jeść urodzinowe mama śniadanie. Idzie. O nie, jeszcze nie wszystko gotowe. Kto tam? Mama, czy mogę wejść? Nie, nie! Czy coś przede mną ukrywacie? O nie, nic się nie dzieje. Ale nie możesz wejść. Jasne. Kochanie, może się zrelaksujesz i posiedzisz w pokoju. Dobry pomysł. W końcu to twoje urodziny. Dobrze, Pepo. Sama wiem, jak trafić do pokoju. Tu masz ciekawą gazetę. Dziękuję, Pepo. I jeszcze miła muzyka. Dziękuję, Pepo. Potrzebujemy tyle świeczek, ile mama ma lat. Raz, dwa, trzy. Ojej, mamy za mało świeczek. Tato, ile mamusia ma lat? Powiem ci na ucho, córeczko. Jej, to dużo. Myślę, że trzy świeczki zupełnie wystarczą. Tort urodzinowy dla mamy jest gotowy. Hurra! Zostało nam jeszcze udekorowanie pokoju. Cześć, mamo! O, jesteście. Zaczęłam się już nudzić. Mamo, czy mogłabyś pójść na spacer do ogrodu? A czy mam wybór? Nie. Pa, pa, mamo! Miłego spaceru! Zawołamy cię, kiedy będziesz mogła wrócić. Już zapomniałam, jaka to ciężka praca, te urodziny. Tata świnka, Pepa i George dekorują pokój. Ale fajnie! Babcia i dziadek przyjechali na urodziny mamy. Wszystkiego najlepszego, mamo świnko. Nie wejdziesz do środka? Jeszcze nie mogę. Tata, Pepa i George szykują niespodziankę na moje urodziny. Cudownie. Do zobaczenia. Pa. Mamo, czy zechcesz już wejść do środka? Z przyjemnością. Zamknij oczy. Nie otwieraj oczu, mamusiu.
Raz, dwa, trzy. Otwórz oczy. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Jaka cudowna niespodzianka. Zdmuchnij świeczki i pomyśl życzenie. Mamo, mamo, to twój prezent. Czy wiesz co to? Nie mam pojęcia. Otwórz i zobacz. Przepiękna sukienka. Jesteś piękna, mamo. A tu jest dodatek do sukienki. Co to? Dwa bilety do teatru na dzisiaj. Dziękuję. Mama świnka lubi chodzić do teatru. A ja i babcia świnka zaopiekujemy się George'em i Pepą. Hurra! To cudowne urodziny. Jestem najszczęśliwszą mamą na całym świecie. I najpiękniejszą. Thank you.